witam Państwa w następnym odcinku wirtualnej encyklopedii śląskiej porcelany, zatytułowanym dzisiaj Bogucice w XX i XXI wieku. Ten skrótowy tytuł wskazuje na spotkanie poświęcone porcelanie z Bogucic od Giszego do współczesności. Gdyby nie powstała w 1920 roku pierwsza na Górnym Śląsku fabryka porcelany Gebharda i Barabasza i gdyby nie wykupił ją w tym samym roku Richard Czutaj, przekształcając fabrykę w Elektroporcelany S.A. i gdyby w 1923 roku koncern Gisze nie wykupił 51% akcji fabryki Czutaja oraz nie przebudował w Bogucicach fabryki Pasz w nowoczesną wytwórnię porcelany, nie mielibyśmy wspaniałej porcelany od Giszego, a później z Bogucic i śląskiej porcelany. Zakład oddano do użytku na początku 1925 roku i przyjął nazwę Fabryka Porcelany Gisze, dawniej Czudaj, Katowice Bogucice. W 1926 roku amerykański koncern Harrimana wykupił koncern Gisze. Od 1925 roku do 1939 w fabryce produkowano serwisy m.in. w stylu Art Deco, takie jak Polonia, Łucja, Wanda, Krystyna, Katowice, a także różnorodne figurki. Kobieta z wachlarzem, zwana inaczej kobieta z szalem, a także kobieta z misą, rusałka, pisklaki czy figurka pumy. Fabryka porcelany z Bogucic swoje wyroby przedstawiała na porcelanowych reklamach. Od 1925 roku do 1929 zakład nosił nazwę Fabryka Porcelany Gisze, dawniej Czudaj. Od 1929 roku do 1939 zakład miał nazwę Fabryka Porcelany Gisze S.A. Katowice Bogucice. W latach II wojny światowej nazwa fabryki brzmiała Porcelan Fabryk Gisze AG. Po 1952 roku do 1993 roku nazwa fabryki brzmiała Fabryka Porcelany Bogucice, a od 1994 do 2008 roku fabryka nosiła nazwę Śląska Porcelana. Jak już było wspomniane, fabryka porcelany Gisze w Bogucicach powstała w 1925 roku. Została zaadoptowana z istniejącej wytwórni Pasz, którą odkupił koncern Gisze zamiarem przebudowania na nowoczesną fabrykę porcelany. W 1923 roku spadkobiercy Georga von Gisze wykupili 51% akcji fabryki Czudaja Elektroporcelana S.A., która powstała w 1920 roku, a założona została przez Gebharda i Barabasza w Szopienicach Rozdzieniu. Firma z Lipska wybudowała 6 pieców okrągłych do wypalania porcelany oraz 5 pieców muflowych do wypalania dekoracji.
zatrudniono 650 osób. Fabryka produkowała porcelanę stołową i elektrotechniczną. Stała się niezależną spółką akcyjną w ramach koncernu Guiche, prowadzącego sprzedaż swoich wyrobów. W 1926 roku większość akcji spółki Guiche kupił amerykański koncern Harrimana. Po przejęciu spółki przez Amerykanów nastąpiła wymiana prawie całej rady nadzorczej. Kupiono nowe maszyny i urządzenia do produkcji porcelany, takie jak gniotowniki, młyny, dobudowano 3 piece, w tym piec tunelowy. Fabryka wyemitowała 12 500 akcji po 10 zł na okaziciela. W owym czasie zatrudniony zostaje modelarz Alojzy Kołodziej, który pracował w fabryce porcelany Schlegelmilcha w Tułowicach. Dlatego fabryka Guiche zaczęła produkować bardzo dużo form tułowickich. 30 lipca 1929 roku dyrektor Czudaj rezygnuje z pełnionej funkcji i przenosi się do nowo wybudowanej fabryki porcelany w Bykowinie. Na wolnym zebraniu akcjonariuszy zmieniono statut i przyjęto nową nazwę fabryki Guiche, Fabryka Porcelany Spółka Akcyjna. W 1929 roku następuje światowy kryzys gospodarczy, który doprowadza fabrykę do zmniejszenia zatrudnienia i 3-dniowego tygodnia pracy. Obniżono również płace całej załodze. Produkowano dla wojska zastawy do kasyn oficerskich i podoficerskich, na przykład dla 5. Pułku Strzelców Podhalańskich, dla Polskiej Marynarki Wojennej czy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Produkowano również serwisy dyplomatyczne dla polskich ambasad. W owym czasie także wiele form Art Deco było produkowanych przez fabrykę, w tym kilka serwisów, forma Katowice, Krystyna, Łucja, Wanda czy Polonia. Najbardziej znanymi serwisami z lat 30. XX wieku były serwisy forma 33 i 36, które były wytwarzane do lat 50. XX wieku. 14 lipca 1934 roku kapitał spółki został zwiększony do 245 tysięcy złotych. Wyemitowano 2450 akcji po 100 zł, każda na okaziciela. Nazwy przedwojennych fasonów to Wawel, Polonia, Wisła, Katowice, Viola, Empire, Krystyna, Wanda, Lwów i Łucja. W jednej z reklam porcelany Guiche czytamy: epoka obecna, epoka przyspieszonego tempa, szarpiącego nerwy, wymagająca od każdego niesłychanego napięcia nerwów, nuży i wyczerpuje. To też każdy, spiesząc do domu po często wielogodzinnej pracy, pragnie w nim znaleźć spokojną przystań, gdzie mógłby odprężyć nerwy. Pani domu, która swe myśli oraz czas poświęca starannemu utrzymaniu mieszkania, pragnie wytworzyć w swym domu jak najmilszą atmosferę. W tym celu stara się dom swój ozdobić, urządzić w nim urocze kąciki, pięknie ozdobione figurką z porcelany, świecznikiem, wazonikiem. Ze szczególną starannością dba pani domu o estetyczny wygląd stołu w jadalni, dokoła którego zbiera się kilka razy dziennie cała rodzina. Piękny i wytworny wygląd zastawionego stołu, tak na codzienne potrzeby, jak i w czasie przyjęć przyjaciół i znajomych, jest ambicją każdej gospodyni.
Nie wystarczy smaczna potrawa. Pani domu pragnie artystyczną zastawą stołu sprawić przyjemność domownikom i wzbudzić podziw gości. Poczucie piękna wrodzone każdej kobiecie pomaga pani domu nadać zastawionemu stołowi prawdziwego uroku. Tak jak widzimy, to nie nasze czasy zapoczątkowały tak zwaną epokę przyspieszonego rozwoju szarpiącego nerwy. Już w okresie międzywojennym pogoń za pieniądzem wyczerpywała pracowników. Jak widzimy, to nie nasze czasy zapoczątkowały tak zwaną epokę przyspieszonego rozwoju szarpiącego nerwy. Już w czasie międzywojennym pogoń za pieniądzem wyczerpywała pracowników. Eliksirem na ten stan rzeczy była porcelana kiszy, czyli filiżanka dobrej kawy wypita z dobrej porcelany. W 1936 roku kapitał fabryki zmniejszył się nieznacznie. Z 232 880 zł na 232 188 zł. Koniec 1938 roku przyjechał do Katowic przedstawiciel Izby Gospodarczej z Nowego Jorku. Izba była zainteresowana eksportem porcelany z fabryki Gisze do USA. Jednak fabryka nie mogła spełnić oczekiwań strony amerykańskiej z powodu braku wolnych mocy produkcyjnych. Fabryka reprezentowała Polskę na wystawie światowej w Nowym Jorku pod hasłem Świat Jutra, która trwała od 30 czerwca do 31 października 1939 roku. Porcelana wystawiona w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie wróciła już do Bogucickiej fabryki z powodu wybuchu II wojny światowej. Po 1935 roku fabryka zaczęła produkować figurki postaci zwierząt, takie jak niedźwiedzie, ptaki, psy, króliki, słonie oraz figurki z postaciami kobiet o wdzięcznych imionach i nazwach – Kleopatra, Rusałka. Produkowano również święte obrazy z wizerunkiem Pana Jezusa i innych świętych, a także precjoza kultu religijnego. Fabryka produkowała także serwisy dla polskich ambasad i jednostek wojskowych, na przykład dla wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Przyjęty główny fason na potrzeby wojska to Lwów, ale można zauważyć też inne fasony. Jak się okazuje, inne polskie fabryki porcelany, na przykład Ćmielów czy Huta Franciszka, również produkowały ten fason. W
Zachowany do dnia dzisiejszego fragment serwisu dla kasyna oficerskiego i podoficerskiego składa się głównie z wyrobów w fasonie lwów, pochodzących z fabryki porcelany Ćmielów i fabryki porcelany Kiszego. Zachowany serwis jest własnością Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. W grudniu 1938 roku Izba Handlowa w Katowicach poinformowała o zatrudnionych w fabryce 48 urzędnikach i 800 pracownikach, co dawało łącznie 848 zatrudnionych. Zbyt w miesiącu październiku wynosił 209 ton sprzedanej porcelany za 442 tysiące złotych. Za 1 kg porcelany stołowej fabryka otrzymywała średnio 2 zł 28 groszy, a za 1 kg porcelany elektrotechnicznej 1 zł 67 groszy. Fabryka Gisze reprezentowała Polskę na wystawie światowej w Nowym Jorku pod hasłem Świat jutra. Wystawa trwała od 30 czerwca 1939 roku do 31 października 1940 roku. Września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. 4 września 1939 roku fabryka została objęta przez zarząd komisaryczny reprezentowany przez doktora Junga, adwokata z Wrocławia. Zaprzestano produkcji porcelany elektrotechnicznej, w tym izolatorów. Oficjalnie 18 grudnia 1939 roku do pracy został przyjęty główny malarz porcelany Kurt Polent. Jednak udało się ustalić, że Kurt Polent już współpracował z fabryką w 1936 roku. Po zakończeniu działań wojennych polskie władze przejęły fabrykę w lutym w 1945 roku. Nowa nazwa fabryki brzmiała Fabryka Porcelany Gisze, spółka akcyjna pod zarządem państwowym. Zaczęto produkować wzory międzywojenne, czyli fason 33 i 36 oraz przedwojenną galanterię. Już w lutym 1945 roku wyprodukowano 157 ton porcelany stołowej i 14 ton porcelany elektrotechnicznej. Pełnomocnikiem polskiego rządu w fabryce został inżynier Stanisław Knap, a jego zastępcą do spraw technicznych Julian Wrzesień. Głównym technologiem pozostał Alfons Flajk, pochodzący z Austrii. Flajk był zatrudniony już w czasie międzywojennym w fabryce i w czasie II wojny światowej. W zakładzie zaraz po wojnie podjęli pracę jego dawni i nowi pracownicy Reinhold Scheja, Ewald Pusz,
Józef Zbikiewicz, Wiktor Kotas, Józef Jarosz. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przekazał przemysł ceramiczny pod patronat Departamentu Budownictwa i Sprzętu. 1 czerwca 1945 roku departament został przemianowany na Centralny Zarząd Przemysłu i Handlu. W połowie 1947 roku zarząd został zmieniony na Centralny Zarząd Przemysłu Mineralnego. Do centrali należały również inne gałęzie przemysłu, takie jak cementownie czy fabryki szkła. Fabrykę znacjonalizowano w 1946 roku. W 1947 roku wyprodukowano 925 ton porcelany, w tym 500 ton porcelany elektrotechnicznej i 425 ton porcelany stołowej. W 1948 roku fabryka przyjmuje nową nazwę Państwowa Fabryka Porcelany Gisze Katowice. Wchodzi do centrali handlowej ceramiki, do której weszły wszystkie polskie fabryki porcelany. Siedziba centrali mieściła się w Łodzi. W 1951 roku zrezygnowano z produkcji porcelany elektrotechnicznej. W 1952 roku zakład zmienia nazwę na Fabryka Porcelany Bogucice w Katowicach. W samym roku sprowadzono węglarki na bocznicę kolejową i wyrzucono do nich całą dokumentację techniczną, modele, rysunki techniczne oraz fasony. Ten czyn miał otworzyć nową socjalistyczną jakość, a nazwa Giszy miała być wymazana z pamięci pracowników fabryki. W latach 1957-1964 projektantem wyrobów i dekoracji była Eryka Trzewik-Drost, która ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jej następczynią została Anna Pawlik, która projektowała dekoracje i formy. Krótki czas pracował w fabryce projektant Paweł Karasek, absolwent Wydziału Ceramiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, który zaprojektował Don Kiszota i Lajkonika. W fabryce wykorzystano również projekty Anny Piłat, absolwentki Wydziału Ceramiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i Mieczysława Naruszewicza. W Tułowickiej fabryce produkowano w latach 1961-62 następujące figurki: Mewa Naruszewicza, Kobieta z misą, Pierwszy bal i taniec Eryka Trzewik-Drost, Egipcjanka Eryka Trzewik-Drost, Gibon Hanna Otlwein, Arabka Byk afrykański Pantera Tomaszewski oraz Seksbomba Kulik Henryka Jędrysiaka. Na początku lat 70., a także 80. XX wieku fabryka otrzymała pozwolenie na produkcję paru figurek według projektów z końca lat 50. i początku lat 60., takich jak Kobieta z szalem, zaprojektowana w 1959 roku. W tym samym roku wykonano Lunatyczkę, a rok później figurkę jeża. Na początku lat 80. wprowadzono do produkcji jamnika i kotka.
1957 roku kierownikiem wzorcowni zostaje Henryk Baran, projektant szeregu ciekawych figurek. W latach 1957-1964 projektantem dekoracji oraz wyrobów i figurek była Eryka Trzewik-Drost. Wśród najbardziej znanych figurek jest figurka Pierwszy bal, taniec Egipcjanka. W 1965 roku zostaje zatrudniona na stanowisku głównego projektanta dekoracji Anna Pawlik. Krótki czas pracował w fabryce również Paweł Karasek, który zaprojektował figurki Lajkonik, Arlekin. Fabryka wykorzystywała również pracę projektantki Anny Piłat. Fabrykę porcelany w Bogucicach zmodernizowano w 1972 roku. Wymieniono dużą część parku maszynowego. Wybudowano dwa nowe piece do wypalania porcelany opalane gazem i dwa piece tunelowe elektryczne do wypalania dekoracji. Wybudowano również nowy budynek biurowy. Dzięki tym modernizacjom wzrosła produkcja porcelany do 1725 ton rocznie. W latach 70. i 80. XX wieku produkcja porcelany cyklicznie rosła i osiągnęła 2100 ton rocznej produkcji. Bogucicka porcelana była eksportowana na cały świat, między innymi do Anglii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Jugosławii, Niemiec, Norwegii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii. Ręcznie malowane wyroby cieszyły się ogromną popularnością. W 1993 roku fabryka wstrzymała produkcję porcelany. W październiku 1994 roku zostaje wykupiona przez spółkę Porcelana Śląska. Spółka wymienia stare piece do wypalania porcelany na nowoczesne. Fabryka rozpoczyna produkcję porcelany w lutym 1995 roku. Przywraca na swoich wyrobach nazwę Gisze. Dzięki temu odradza się historyczna marka porcelany produkowanej od 1925 roku na Czarnym Górnym Śląsku. Prezesem zarządu Porcelany Śląskiej zostaje pan Marek Przybył. Od lat 70. do 90. XX wieku projektantem porcelany był Alojzy Kosowski, autor serwisu Justyna i Gawot, który został zaprojektowany wraz z córką Lilianą Kosowską. Od razu spółka wprowadziła na rynek 6 nowych fasonów. Za fason Lolita w 1997 roku fabryka została nagrodzona skrzydłami Merkurego. W latach 90. XX wieku 90% produkcji było eksportowane za granicę. W 1999 roku Porcelana Śląska wygrała przetarg na produkcję serwisów dyplomatycznych dla polskich ambasad na całym świecie. Razem z Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowano kolekcję porcelany o nazwie BGH. Piękno, elegancja, harmonia, która była zdobiona motywami obrazów Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Podkowińskiego, Juliusza Kosaka i innych znanych polskich malarzy. Spółka zatrudniła wybitnego ceramika, projektanta Bogdana Kosaka, który zajmował się projektowaniem porcelany użytkowej, a także rzeźbą ceramiczną. Mam nadzieję, że Państwo z przyjemnością obejrzeli porcelanę z Bogucic. Już dzisiaj zapraszam
na kolejny odcinek wirtualnej encyklopedii śląskiej porcelany, a będzie on zatytułowany Fenomen fabryki w Żalach. Do zobaczenia!